Witam serdecznie, program Przy Piwie. Ja nazywam się Damian Aleksander, a moim gościem dzisiaj jest Paul Delong. Nie, przepraszam, to był żart. Paweł Delong. Jeżeli chcesz, mogę być Paul. Paul, powiedz mi, Paweł, skąd? Słyszałem taką wersję gdzieś, czy to jest nowe pseudoartystyczne, bo wyjeżdżasz gdzieś do Francji, czy byłeś we Francji, grałeś jakieś filmy we Francji? Nie ma żadnego, wiesz, pseudo, bo to jest taka jakaś żenująca sprawa, jak ktoś, wiesz, mówi, że ma jakieś pseudo, bo to od razu pachnie jakąś tandetną, słuchaj, kulturą. To skąd polega? Nie no, wiesz, ponieważ zrobiłem 3-4 filmy we Francji, no to Francuzi używają, nie ma w ogóle, nikt nie mówił o mnie Paul Delong, To jakiś taki koszmarny żart tutaj ze strony Polaków, tak? Nie, twój żart! Ja go usłyszałem, że Paul Delong. No dobra, ja go pierwszy raz słyszę. Francuzi do mnie mówią Paweł Delong i już. Większość ludzi zna twoje role filmowe. Serial też był gdzieś po drodze? Jakiś? No widzę, że jesteś dobrze przygotowany do rozmowy, więc jakiś serial był, ale nie, o co pytasz, to musisz powiedzieć. Nie, o serial, o twoją serialowe, że tak powiem, znaczy wiesz, zabawy. teraz we wrześniu pojawi się bardzo dobry, bardzo fajny, myślę, bardzo ciekawy dla was, dla widzów, serial zrealizowany przez Adka Drabińskiego. Jest oficjalne potwierdzenie, że już będzie na antenie w Telewizji Polskiej. To jest Tajemnica Twierdzy Szyfrów. Jest naprawdę fajna paka. Mówię tutaj o moich kolegach aktorach, którzy się zebrali przy tym projekcie. Bo jest i Jan Frycz, jest i Czarek Żak, jest Borys Szyc, którzy grają Niemców. Jest Piotr Grabowski, jestem ja, jest Marcin Dorociński, Marcin Bosak. No to będzie bardzo, zapowiada się bardzo ciekawie. A tak zwaną aliancką. Jest również Paweł Małaszyński, który gra głównego bohatera. No co, ty agenta. Znowu? Tak. Nie, niemożliwe. Jak, znowu Paweł Małaszyński? Znowu nie, Paweł Delong nie gra? Nie, ale bardzo dobrze, wiesz, jest pora na, trzeba na Pawła. Zmienić, nie, dlaczego? Jest pora na Pawła, Paweł realizuje kolejny serial. I jest dobrze. Jest dobrze. Powiedz mi, Wrocław, teatr. No bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że jesteś też aktorem teatralnym. Znaczy wiesz, no skończyłem szkołę teatralną. No to wiesz, to wiele osób kończy szkołę teatralną, ale to nie znaczy, że grają w teatrach. Ale to nie znaczy wcale, że nie można grać w tym teatrze, albo nie można na przykład do teatru, wiesz, wrócić. Ja na pewno przez pierwsze moje lata, wiesz, tuż po szkole, to w teatrze byłem i grałem. Grałem w Warszawie, grałem we Wrocławiu, trafiłem do Teatru Współczesnego we Wrocławiu i tam przez 2 lata grałem gościnnie w jednym przedstawieniu, to się nazywało Cud na Grimponcie. I naprawdę dobrze to wspominam. Raz, że Wrocław jest miastem, które oferuje dużo. Ma rynek, na którym można spędzać dużo czasu, więc bardzo często tam właśnie w takiej grupie, wtedy silnej grupie, żeśmy się spotykali, był Robert Gonera, był Patryk Joka, który teraz reżyseruje, był Drężek, Marcin Kilian, wielu znanych zresztą. Dzisiaj tak, wtedy nie, bo to był rok 96 chyba, albo 7. Tam te nasze przyjaźnie się gdzieś tam pozawiązywały. Tam też powstało kilka filmów i bardzo lubię ten rejon, wiesz, taki południowo-zachodni. Ostatnio żeśmy tam robili Twierdzę Szyfrów w Zamku Książ właśnie i do Wrocławia żeśmy czasem zaglądali w Czosze. Wcześniej zrealizowałem jeszcze 2 inne filmy we Wrocławiu i z tym miejscem, z tym rejonem mam naprawdę bardzo dobre takie, wiesz, emocje związane z tym rejonem. Drugim takim miastem, które jest dla mnie ważne w Polsce pod kątem zawodowym, to jest Łódź. Ale w Łodzi z reguły zawsze robiliśmy postprodukcję. Tak. I w Łódź też mi się kojarzy jako miejsce z jednej strony balang, bo tam były niesamowite balangi, ale z drugiej strony właśnie jako miejsce, w którym... Nie mówisz... Warszawka? Nie Warszawa? Warszawa nie, wiesz. Nie? Nie bawisz się w Warszawie? Znaczy Warszawa ma... jest dziwnym cały czas miastem, wiesz. Ja pomimo tylu lat mam wielu kolegów, dobrych znajomych naprawdę niewielu, a prawie w ogóle tutaj przyjaciół. No to ja myślę, że to jest trochę związane z charakterem tego miasta, że te ludzie przyjeżdżają, pracują, zarabiają pieniądze. Skąd jesteś? Z Żagania pochodzę. No widzisz. Lubuskie. No widzisz. Coś takiego się dzieje, że z nawiązaniem tej przyjaźni, dobrych takich
relacji, związków, które trwały, mówię, przyjacielskich związkach, to jest jakiś problem. To miasto generalnie jest miastem trochę samotnych ludzi. Ale można się przyzwyczaić. Nie można się przyzwyczaić. Nie, no bo człowiek nie powinien być samotny. Najwięcej adrenaliny, jaka produkcja ci przysporzyła, dała ci? Najwięcej adrenaliny, co było dla ciebie największą fascynacją? Wiesz, każdy film, który się pojawia, nowy film, nowa produkcja, to jest najważniejszy projekt, w którym biorę udział. Takie mam podejście, wiesz. Ten film, który teraz realizuję, jest dla mnie najważniejszy, więc teraz zaczynam, dosłownie w niedzielę zaczynam zdjęcia, więc jest adrenalina, już jestem trochę podniecony, podekscytowany, dlatego że ta rola akurat niesie ze sobą to, czego w Polsce najczęściej nie dostaje do grania. W Twierdzy Szyfrów to już będzie. Mhm. Także myślę, że to było też ciekawe dla mnie zadanie. Ale jest to naprawdę rola, wiesz, z takim... w kierunku Amona Goethe'a z Listy Schindlera. Więc jeżeli jest adrenalina, o której ty mówisz, to jest ta adrenalina spowodowana tym, że zaczynam dotykać po prostu powoli tą postać, którą będę grał, ale dopiero jadę na spotkanie razem z nim. Kamera ruszy w niedzielę, więc zobaczymy, jak to będzie. Nie męczy cię ciągłe mówienie o twoim amantstwie, że amant, aktor, amant. No ale ciebie nie to męczy. Mnie to męczy, bo już chciałem cię zapytać. Więc wiem. No, prosiłem cię, żeby przed rozpoczęciem tej rozmowy mówiłem, żebyśmy w ogóle na ten temat nawet nie ale rozmawiali. Ale ciebie, że ty cię męczy. Ale dlatego, że przez zadanie nawet takiego pytania, to z drugiej strony od razu mnie pakujesz w coś, do czego ja w ogóle ale nie... Ale ja bardzo chcę, żebyś ty powiedział, że właśnie ale nie chcesz. Ale wszyscy mi tak mówią, dziennikarze, z którymi rozmawiam, to zadają to samo pytanie. Ale ja panu zadaję to pytanie, żeby pan powiedział, że pan nie chce. Aha. A ja tłumaczę z drugiej strony tak. Przez to, że pan mi zadaje takie pytanie... Pan wkłada mnie do tego... Albo, to pan mi od razu wkłada takie buty, więc won z tym. Won za manstwem. Ja w ogóle nie wiem, wiesz nawet o czym ludzie mówią, bo... Posłuchaj, a film oglądałeś Pachnidło? Ekranizację książki? Tak, nie podobała mi się. Nie podobała ci się. Nie podobał mi się ten film wyjątkowo. Nawet bardzo. Ale książkę czytałeś? No tak, jak miałem 15-16 lat, to była kultowa moja książka. Czy taka postać, która tam się pojawia, taka skrzywiona, taki postać Quasimodo. Czy chciałbyś zagrać postać, która kompletnie jakby, wiesz, zmienia, gdzieś tam łamie cię? Wiesz, no odpowiedź jest pewnie, że tak, tylko potem pytanie z kim, kto reżyseruje. Do kogo cenisz najbardziej teraz w Polsce? Bo problem nawet polega na tym, nie na tym, że masz dobrą rolę do zagrania, tylko potem no, po prostu pracuje grupa osób na to, żeby to, co robisz, przeniosło się po prostu na ekran. Czyli bardzo ważny jest reżyser. A miałem takich przykładów po prostu parę w historii w mojej kariery, że pracowałem zupełnie z osobami, które nie były przygotowane do pracy. I po prostu... No i jak? Dawałeś sobie radę? Musiałeś to jako profesjonalista... To nie to, że ja sobie dawałem radę, tylko potem powstaje marny film. W marnym filmie jest trudno zagrać dobrą rolę. No marny film, tego, proszę, podaj mi marny film, który zagrałeś. Chociażby jeden z wielkich, z marniejszych filmów, jaki widziałem w życiu i wiesz, no i trudno, żeby ludzie się bronili. A ja nie będę mówił o swoich produkcjach, bo to nie ma sensu, bo to jest ukłon pewien lojalnościowy względem, no, z którymi pracowałem. Chyba. Ale są filmy, które są ewidentnie słabymi filmami i w takich filmach jest ciężko, żeby stworzyć postać, która potem będzie postacią interesującą dla widza. Jeszcze. Ściągnę cię w ten świat poza Polską, Francja, Rosja, dostajesz takie propozycje, a myślałeś o Stanach? Tym magicznym, znaczy, wiesz, Stanach Zjednoczonych, wiesz co, Hollywood? Wiesz co, to wszystko trochę jest inaczej, wiesz, bo tak mówisz sobie lekko, czy mnie tam ciągnie. To nie, nawet nie na tym sprawa polega. W pewnym momencie, jak gdyby rozszerzasz... Fowadis, zaciągnęło. Wiem, ale to nie jest ważne, wiesz, bo ciągnie nas w różne miejsca. Ja myślę, że ważne jest to, że w pewnym momencie chcesz, jak gdyby rozszerzyć swoją świadomość, wiesz? Jakby swoją umiejętność, jakby otwarcie na świat. I to powoduje, że to spowodowała ta chęć właśnie, jakby, że czułem, że zatrzymałem się w pewnym punkcie, że się dalej nie rozwijam, spowodowało moje, dało mi impuls do tego, żeby zacząć myśleć o tym, a może jeszcze spróbować gdzie indziej, a może zacząć grać w innym języku, a może spotkać ludzi z innej kultury, a może zaryzykować, może zostawić to wszystko. Nie zdają mnie tam, z niczym mnie nie kojarzą. Może warto. Tak zacząłem.
Pojechałem na pierwszy casting, grałem ten casting, jak tak się złożyło. Ktoś cię prezentował? Znaczy było tak, że po prostu pojechałeś... Miałem agenta. Miałem agenta, którego znalazłem. Tak, takim trochę szczęście tutaj pomogło. Jesteś francuskojęzyczny? Jestem francuskojęzyczny. Ważne jest to, że w pewnym momencie, wiesz, czujesz, że potrzebujesz czegoś więcej. To spotkanie właśnie z tymi reżyserami, z francuskimi, z rosyjskimi, z niemieckimi, powoduje, że patrzysz trochę o tym inaczej, wiesz, na nasze produkcje, patrzysz inaczej na zawód. Inaczej się tam pracuje? Oczywiście, że inaczej, wiesz. To jest większe doświadczenie takie. Ja nie umiem tego inaczej określić, jakbym powiedział, że dotknięcie, wiesz, czegoś nowego. W Polsce, ja myślę, że już dawno wyrosłem z pewnych jak gdyby butów. Mhm. Bardzo chętnie chciałbym w Polsce realizować duże projekty, ważne projekty, małe filmy, ale z ludźmi, którzy mają pasję. Mają ząb, mają chęć zrobienia czegoś. Tak. Czyli naprawdę. Nawet jakiś filmowy? To może do kogoś, kto ma świetny scenariusz, śmiało walcie do Pawła. Paweł, jeżeli się zainteresuje. Ja zrealizowałem teraz taki projekt ofowy we Francji. To bardzo dobrze wyszło, ryzykowny. Ja jestem otwarty na takie projekty ofowe. Aczkolwiek też bardzo często trzeba się liczyć z tym, że jest po drugiej stronie jest duża chęć, duża intuicja i czasami też takie trochę życzeniowe patrzenie, wiesz, na scenariusz i na... na produkt tak naprawdę. To jest takie życzeniowe, że chciałem, żeby tak to wyglądało, to wcale tak nie wygląda, wiesz, że jest duża, to jest dobrze, bo jest dobrym paliwem, dobrym takim zaczynem to, że z drugiej strony jest wielka chęć też spotkania się właśnie z aktorami, ze scenariuszem, zmagania się, wyzwania. Z wyzwaniem. Dokładnie. Ale dopiero tam tak naprawdę, w tym tyglu, zaczyna się powolutku gdzieś pojawiać zręb tego, że może będę właśnie reżyserem. Na początku to jest takie myślenie, a bardzo chciałbym być reżyserem, ale co to znaczy? Chcesz być reżyserem? Nie, ja mówię o takim człowieku, który właśnie chce zrobić film na przykład ofowy. W którym rodzi się po prostu ta potrzeba, i wtedy maksymalnie... Czyli przede wszystkim możesz, doceniasz bardzo w ludziach pasję i chęć realizacji. Bardziej cię to kręci, bo... Znaczy, to jest podstawa, tylko jeszcze raz jakby powtarzam, że to jest niebezpieczne, bo z drugiej strony, po drugiej stronie kamery, jak mówimy o produkcjach ofowych, stoją ludzie, którzy mają olbrzymią chęć, na pewno wiarę i to trzeba jak gdyby uszanować, ale z drugiej strony bardzo często mają fałszywe wyobrażenie o tym w ogóle, co to znaczy być reżyserem filmu, być scenarzystą. Ale gdzie mają się uczyć? Właśnie tym bardziej powinni próbować robić takie projekty. Tylko w pewnym momencie trzeba jak gdyby zapomnieć o tym, że realizuję projekt, że jestem w tej chwili za kamerą, jestem reżyserem i zacząć powoli, wiesz, w miarę możliwości obserwować, co się dzieje ze mną w tej pracy. To już w tej chwili wchodzimy na taki obszar, gdzie pewnie jakbym się spotkał z takim reżyserem, byśmy sobie pogadali, to może byśmy... Przy piwie na przykład. Może być przy piwie. Może być przy winie. Paweł, ty już zostawiając świat meandrów filmowych, przemyśleń, gdzie wypoczywasz? Najbliższy twój wyjazd? Wiesz co, no bardzo bym chciał w tym roku pojechać do Portugalii, bardzo bym chciał sobie w końcu zrobić wakacje, pomimo tego, że trochę czasu akurat miałem wolnego w maju, ale ja robiłem rzecz zupełnie z nim branży, byłem ciągle zaangażowany, głowa była ciągle zajęta, trzeba czasem dać głowie odpocząć, żeby... Gdzie dajesz odpocząć głowie? No przede wszystkim, wiesz, daje się odpocząć, znaczy przede wszystkim daje się odpocząć swojej głowie w domu, powinno dać się odpocząć, wiesz, że przestać cały czas słuchać tego, co ta głowa ci podpowiada. To jest moja enklawa. A pies? I co pies? Co pies? Jest pies, no. Jest pies. I czasem faktycznie trzeba gdzieś dalej wyjechać, no i w tym roku chciałbym pojechać do Portugalii, żeby trochę dać odpocząć właśnie głowie i już o niczym więcej nie myśleć, tylko o tym, że fantastyczne morze przede mną, kobieta, którą kocham obok mnie. Mamy świetny lunch do zjedzenia, parę książek do przeczytania, no i jeszcze inne miłe sprawy. I takich miłych spraw ci życzę jak najwięcej. No dobra. Dziękuję ci bardzo, Paweł. Trzymaj się. Thank you.